nasz dąbrowski Manhattan to swoista kopalnia drogowych absurdów. Co jakiś absurd się zgłosi, zostanie on wyeliminowany. Widzieliście, jaki debil? Co też absurd zostanie wyeliminowany, to pojawia się kolejny. Zatrzymałem się tutaj specjalnie, aby każdy widział, że wjeżdżam do strefy o ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Widzimy. Strefa ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Nie wolno nam przekraczać prędkości 30 km na godzinę. Jeszcze raz jasno i wyraźnie podkreślę. 30 km na godzinę. Strefa ograniczonej prędkości. I jadę tak sobie tutaj Manhattanem pomiędzy szkołą, przedszkolem a blokiem numer 32. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcę w prawo. Skrzyżowanie równorzędne. Zaczyna mi się strefa zamieszkania. Z prawej ustępuję. Widzimy, strefa zamieszkania się zaczyna. Kończy się strefa ruchu. Ale strefa ograniczonej prędkości mi się nie skończyła. Pojadę teraz w lewo. Jadę w kierunku Alei Piłsudskiego. Czyli tutaj już mogę jechać z prędkością maksymalną 20 km na godzinę. Z taką też prędkością sobie jadę. No i proszę bardzo, strefa zamieszkania mi się kończy. Czyli wracamy do strefy ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Wyjeżdżam sobie na Aleję Piłsudskiego, szeroka trzypasowa droga, i wychodzi, że nadal jestem w strefie ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Nie wiedziałem, przysięgam, nie wiedziałem, że mieszkam przy drodze, przy której, na której obowiązuje prędkość 30 km na godzinę. Rewelacja. Naprawdę, jestem bardzo z tego powodu zadowolony, jestem szczęśliwy, że okazało się, że mieszkam w takim, a nie innym miejscu. Albowiem może wreszcie uda się przekonać dąbrowską policję, aby przy tym widzianym przed nami przejściu, przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania Piłsudskiego i Trzeciego Powstania, a następnie Kasprzaka, aby przy tych dwóch przejściach urządzili sobie kontrolę radarową. No bo skoro tu jest 30, a tutaj no 60 dobrą albo i więcej niektórzy gnają. Tak jest. Tak jest. Tak więc są plusy, no naprawdę. Ale nie wiedziałem, że mieszkam przy drodze, na której, że mieszkam w miejscu, gdzie obowiązuje strefa ograniczonej prędkości do 30 na godzinę. Natomiast problem z tą prędkością na Piłsudskiego
pojawi nam się, gdy ja z drogi pomiędzy szkołą, przedszkolem a blokiem numer 32 na równorzędnym skrzyżowaniu pojadę w lewo. Skrzyżowanie równorzędne, oczywiście przypominam, prawa strona wolna, tu jadę. Cały czas jestem w strefie 30 na godzinę, czyli jadę sobie 30. Pierwszy zjazd z ronda. No i proszę bardzo, tutaj wyjeżdżam ze strefy ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Wyjeżdżam ze strefy ruchu. Czyli jednak Piłsudskiego mogę jechać z większą prędkością niż tylko 30 na godzinę. Jednak mogę tutaj rozpędzić się do 50, a w nocy po godzinie 23 nawet do 60 km na godzinę i zrobię to zgodnie z przepisami. Czyli w końcu co? Mieszkam przy drodze, która jest w strefie ograniczonej prędkości do 30, i mamy jako mieszkańcy prawo zgłosić to policji, aby policja łapała na 30 na tych dwóch przejściach. Czy jednak mieszkam w miejscu, gdzie nie obowiązuje ta 30, bo przecież ona jest odwołana. Prawda, że absurd? No, ale zaraz wam pokażę, że to nie koniec absurdów związanych z prędkością na Manhattanie. Z ulicy Tysiąclecia wjeżdżam w lewo na Manhattan. Wjeżdżam do strefy zamieszkania. Pierwsze dwa absurdy. Po co przejścia dla pieszych w strefie zamieszkania, skoro w strefie zamieszkania pieszy ma w każdej sytuacji bezwzględne pierwszeństwo. Ale okej, wspominałem przed chwilą, że pokażę absurdy dotyczące prędkości tutaj na Manhattanie, więc na tym się skupiajmy. Co do pieszych, okej, wychodźmy z założenia, że lepiej te przejścia wyznaczyć, że tam w jakiś sposób w tych rejonach jednak kierowcy i piesi zachowują się w sposób bardziej bezpieczny. Okej, zapominamy, że wskazałem to jako absurd, jako przejście dla pieszych w strefie zamieszkania. Okej, o tym zapominamy. Jedziemy sobie cały czas Manhattanem. Właśnie tutaj przejścia nie ma, piesza ma jak najbardziej pierwszeństwo. Ja przypominam o prędkości. Prędkość 20 km na godzinę jest tutaj prędkością maksymalną. Przy okazji przypomnę, że w strefie zamieszkania możemy parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
Ja na najbliższym skrzyżowaniu skręcę w lewo. I będę tutaj z drogi pomiędzy blokami 34 a 36 jechał w kierunku Leśnej. Oczywiście, jak wspominałem, bezwzględne pierwszeństwo pieszy. Pan sobie przeszedł. No i tu mamy znowu taką sytuację. Kończy nam się strefa zamieszkania, zaczyna nam się strefa ruchu i ograniczenie do 30. To ograniczenie do skrzyżowania. Można by powiedzieć, że tutaj już nam się skończyło, ale ok, powiedzmy, że do skrzyżowania równorzędnego obowiązuje. Prawa wolna, więc mogę jechać. No i tutaj już mogę jechać z prędkością nawet 50 na godzinę. Dlaczego wobec tego próg jest nieoznaczony? To raz. Jadę sobie fajnie 50. Na rondzie pojadę trzecim zjazdem w kierunku ulicy 11 listopada. Znowu mamy przejścia z progami zwalniającymi. Kolejne pytanie, dlaczego są nieoznaczone, skoro tutaj mogę jechać z prędkością 50 na godzinę. No i przed wyjazdem na ulicę 11 listopada ząg. No jednak byłem w strefie. Tylko skąd? Proszę mi powiedzieć, skąd miałem o tym wiedzieć, wjeżdżając z tego miejsca, z którego wjechałem? Czy naprawdę po Dąbrowie mamy jeździć tylko i wyłącznie na pamięć? Ja jestem tego ogromnym, ale to ogromnym przeciwnikiem. Oznakowanie ma być takie, aby każdy, ktokolwiek do Dąbrowy nie przyjedzie, sobie po tej Dąbrowie poradził. Nie tylko po Dąbrowie, ale po każdym innym mieście. Oznakowanie ma być czytelne, jasne i przejrzyste. A nie, aby poruszać się w jakikolwiek sposób na pamięć. Niestety, Manhattan na tą chwilę jest to osiedle, po którym mamy obowiązek jeździć na pamięć. Mamy obowiązek jeździć na pamięć. Przez czyjąś, nie wiem, nieudolność. Nikogo nie oskarżam, ale przez czyją nieudolność? Tak więc, panowie, panie Marcinie, panie Damianie, panie Grzegorzu i panie Kamilu, mam nadzieję, że obejrzeliście ten film do końca i w poniedziałek ruszacie z odpowiednimi dokumentami do odpowiednich osób, aby to oznakowanie w ciągu najbliższych dni, najszybciej jak to tylko będzie możliwe, aby to oznakowanie Manhattanu się zmieniło. Zmieniło się na takie, abyśmy jeździli zgodnie z przepisami i nie na pamięć. Aby nie pozostawało wątpiłości, czy Aleja Piłsudskiego to jest droga w strefie ograniczonej prędkości, czy też nie. Aby było wiadomo, czy na ulicy Leśnej jestem w strefie ograniczonej prędkości, czy może mogę tam jechać z prędkością 50 na godzinę. To ma być jasne. Ja w was, panowie, wierzę i mam nadzieję, że potwierdzicie moją wiarę w wasze osoby. Pozdrawiam serdecznie.